Dobrze, witam serdecznie wszystkich, przybyły na posiedzenie Komisji Budżetu Inwestycji Rewizyjnej i Samorządowej. No, czyli tak, Krzysztof dzisiaj będzie liczył głos, coś przytulić. Proponowany porządek posiedzenia. A jeśli ja mogę, ponieważ mamy gościa i tu widziałam już porządku. Ale właśnie to się powiela, już jest trzecia osoba, która to przypomina, więc no. A to nic, jej to mówione, ja nie wiem. Słuchaj, bo tutaj właśnie rozmawiamy. Więc wszystko będzie po kolei. Ale zaproszę, które Państwo otrzymali. Dobrze, żeby w miarę sprawy to wszystko poszło, może odczytam proponowany porządek posiedzenia. W pierwszym punkcie to będzie stanowisko Komisji Stałej Rady Gminy Starczynie w sprawie pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Oglądory w gminie Starczyn. Drugi punkt, zopiniowanie projektu uchwał na sesję Rady Gminy i one są, to są wszystkie te punkty, które będą na sesji Rady, nie będę już ich odczytywał, żeby tutaj nie przedłużać niepotrzebnie. Będzie jeszcze na pewno pismo pana wójta skierowanego do Rady Gminy, które odczytamy i wyrazimy opinię w sprawach różnych. Więc tak pokrótce, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia, bardzo proszę. Wszyscy. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czyli porządek przyjęliśmy, przejdziemy tutaj do punktu pierwszego, czyli stanowisko Komisji Stałej Rady Gminy w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Oglądory gmina Starczyn. Jest pismo, to może ktoś przeczytać. Sylwia, proszę, jak się Rada Gminy w Starczynie przy piśmie z dnia 27 września 2017 roku Kancelaria Notarialna Jacek F. Relich przesłała do Zdejszego Urzędu umowę warunkową sporządzoną w formie aktu notarialnego, w której Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna imienia Henryka Sienkiewicza Bąbelgorku likwidacji warunkowo sprzedaje Annie Dziwanowskiej za cenę 180 tysięcy nieruchomość położoną w obrębie Oglądory gminy Starczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 745/170, 745/171, 745/185 i 745/186 o łącznej powierzchni 10 hektarów 287 metrów. Ponadto za cenę 164,22 zł udział 2/7 części własności działki numer 745/175 oraz za cenę 2253,32 zł udział 2/7 części własności działki numer 745/177 w Oglęgorku Oleg gmina Starczyn nie wykonał ustawowego prawa pierwokupu. Wskazać należy, iż wyżej wymieniona nieruchomość w przeważającej części położona jest na terenach zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku MPZP symbolem ZI, do którego jako przeznaczenie podstawowe została ustalona zieleń izolacyjna. Przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna. Na wyżej wymienionym terenie obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych kubaturowych. Zgodnie z artykułem 110 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od momentu otrzymania przez wójta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Mając powyższe na uwadze, Referat Infrastruktury Technicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. I to jest akt notarialny jako załącznik potwierdzający dane, które są podane w piśmie. Coś jeszcze poprawić? To znaczy ja mogę przedstawić, co to są tereny. To są tereny, to są, to jest w Oglądorku, to są tereny chodników zielonych, to są te tereny wskazane do sprzedaży.
jako funkcja, tak jak tutaj było wskazane, funkcja w miejscowym planie to jest jako zieleń izolacyjna. Nie ma możliwości budowy żadnych obiektów kubatorowych. Jako tak naprawdę jako łąka. Czyli tutaj nie skorzystamy, jako gmina nie chce skorzystać z tego planu. To znaczy, no tutaj wystąpiliśmy do Państwa o zajęcie stanowiska no, w tej sprawie. Czyli na to tyle nie ma jakby... Nie mamy, nie ma pomysłu na to dokładnie. Są typowo, no jak podłąka, każda to jest. Czy ktoś w tej sprawie jeszcze chce? Ja bym tylko chciała zapytać, czy jakieś coś tam będzie takiego dla osób z zewnątrz, czy to będzie... To znaczy, to akurat myśmy chcieli to kupić z myślą o rolniczym użytkowaniu, tak, tego, czyli głównie produkcja siana głównie ze względu na to, że my mamy konie i tej karmy potrzebujemy. A mamy duży projekt związany z turystyką. To jest takie ścieżki edukacyjne w pustyni, kraina w pustyni w puszczy, kraina trylogii, kraina Henryka Sienkiewicza. W tej chwili ta kraina w pustyni w puszczy już zaczęła działać. Dwa dni temu mieliśmy pierwszą komercyjną grupę taką szkolną. I w związku z tym zabieramy trochę własnego terenu pod tę infrastrukturę. I trochę nam brakuje. Czyli nie bezpośrednio, ale jakoś tam będzie... Projekt jest na tyle duży, proszę trzymać kciuki, lada moment powinna być decyzja, czy dostaliśmy dofinansowanie, czy nie. Będziemy zatrudniać minimum 6 osób, bo tak mamy w projekcie, więc będziemy dawać miejsca pracy. No i siłą rzeczy promocja gminy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już najmniej ważnym elementem to jest to, że to są tereny, które kiedyś należały do majątku, więc tak troszeczkę jeszcze sentymentalna część tu wchodzi w grę, jak mówię, to jest najmniej istotna, no ale jest. Także tak to wygląda. W każdym razie my absolutnie nie chcemy zmieniać przeznaczenia tych terenów, to będzie użytkowane rolniczo produkcja siana. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do tutaj zaopiniowania. Kto jest za jakby pozytywnym zaopiniowaniem za zakupu, odstąpieniem prawa czy tego odstąpienia powstała pierwoku. Kto jest za? 8. Także trzymamy się pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie będę przeszkadzać owocnym obrad. Pojawię się jeszcze na sesji, jeśli można, więc zapraszam. Do widzenia. Dobrze, to przejdziemy dalej. Mogę szumsko. Uchwała z innych województwa w sprawie zmiany utworzenia zgodniowskiego wędrowskiego parku krajobrazowego. Głównie chodzi o dotychczasowy opis przebiegu granic tego parku. Dotychczasowo był to opis słowny. Dzisiaj będzie to opis jednoznaczny na współrzędny. W związku z tym tutaj jest czyli co do milimetra już wszyscy będą mieli granicę? Do centymetra. Współrzędne są podane co prawda w układzie 92, ale są podane, prawda, jako geodezyjne. Jest możliwość przeliczenia na inne układy. A może nie tak, że też do wiemy to przeliczenie. Jest to bardziej precyzyjne niż dotychczasowy opis słowa. To bez apelacji. Projekt uchwały jest dość interesujący. Szczegółowo. Dobrze, czy są jakieś pytania? Bo się spojrzałem, nie? Może ktoś pracuje gdzieś tam coś. Ponad 3000 studentów jest. Ktoś przeliczył i się dopatrzył. Dobrze, to nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo może jednak w tygodniu, tak? Nie chciałbym, może to się sprawdzić. Dociekliwie to sprawdzą. W takim razie zaopiniujemy tutaj uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego. W sprawie zmiany uchwały Sejmiku Wojewódzkiego Świętokrzyskiego numer... Nie będzie. 49.
39, tak, przez 872 przez 14 dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Słowiańskiego Wielkopolskiego Toku Krajobrazowego. Bardzo proszę, kto jest za pozytywnym opiniowaniem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jest to projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ze względu na fakt, iż nastąpiły zmiany kadrowe, dotychczasowa przewodnicząca pani Wisława Adamczego trzeba na emeryturę. To należało, żeby zachować płynność pracy komisji, należało powołać nową. Skład tej komisji, ja jako przewodniczący wchodził, pani Ewa Grzyńczyk jako sekretarz, jako członek, pan Paweł Leciak jako członek i pan Karol Piter jako członek. Kto zastąpił panią Wisławę na stanowisku? Gratuluję. Nie, dziękuję. Znaczy jeszcze nie wiem, czy w ogóle musi być kolejny. Będziemy się w takim razie często widywać. Zapraszam. Potem pan to zaprasza. Dobrze. Czy są pytania? Nie ma. To przejdziemy do zaopiniowania, które jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Bardzo proszę. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję też za zaproszenie. Życzymy powodzenia. Przetarg, ponieważ osiągnął się przetarg na wyposażenie w te logo.
tej zasadzie z wyposażeniem niezbędny sprzęt i dodatkowe, też żeby dzieci mogły dodatkowo na tych świetlicach szkolnych spędzać czas z nią, no, rozwijać swoje zainteresowania. Niewiele, szanowni państwo, się tam zmieniło, dlatego że tak zaplanowaliśmy te działania ostatecznie, żeby wykorzystać te środki. Jedyne, czego nie zrealizujemy, na pewno no to są, to jest współfinansowanie dla dzieci w półkoloniach letnich. Siłą rzeczy to już minęło, że nie wróci. Natomiast to, co planowaliśmy na festy z okazji Dnia Dziecka, zostało przeniesione na imprezę związaną z organizacją Biegnij Podległości. Także w listopadzie, tak? Tak, 10 listopada na centrum wspólnie z policją, strażą będziemy działać w tym zakresie. Bo jakieś inne świetlice nie szkolne? W tym roku nie. W tym roku są świetlice szkolne. I no jedyne co no to jest ta świetlica w strażu, ale to ze względu na to, że po prostu mamy tam zaleczy. To tylko czy jakieś inne działania, to jak się wystarczy na przykład to z tych z wypienia giną, czy w innych świetlicach wiejskich będą na przykład jakieś inne punkty realizowane z tego projektu? To co się dzieje w świetlicy w Strawczynku jest dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy Strawczynku. To czy idzie? Dobrze, no to ja dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Czekamy na Pawła Lesiaka, ale może zanim przyjdzie, to ja powiem kilka słów o zmianie statutu młodzieżowej rady gminy. No tak, dokonujemy zmiany w statucie. Zmiana polega na tym, że w paragrafie pierwszym ustępu drugi wykreślamy numer dziennika USA. Zostawiamy tylko ten zapis, że młodzieżowa rada gminy działa na podstawie ustawy o samorządzie gminy, dlatego że numer pozycji dziennika miasta się zmienia i nie nadmienia. I teraz tak, młodzieżowa rada gminy składa się z mniej więcej niż 15 radnych, w tym 9 przedstawicieli szkół podstawowych i tu nastąpiła zmiana, zresztą ja zmianę podkreśliłam państwu, żeby było łatwiej. Tak, używamy, nie określę, że gimnazjum, tylko klasy gimnazjalne, dlatego że jak wszyscy wiemy, że nie ma gimnazjum, zostały włączone do szkół podstawowych. I teraz tak precyzyjnie określona jest kadencja, że trwa do końca roku szkolnego, bo wiadomo, że wakacje młodzież nie będzie mogła brać udziału w tych spotkaniach. I tyle. Ilość mandatów przypisana do poszczególnych szkół i do klas gimnazjalnych nie uległa zmianie, dlatego że liczba uczniów w szkołach też nie uległa radykalnej zmianie, żeby to można było zmienić. I tyle jest zmiana. Dobrze. To tak jest ze względu na reformę oświaty. Czyli tutaj zawieszenie w sprawie nadania nowego statusu młodzieżowej rady gminy Starczyny za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie ma. Zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego w terenie. Ja przypomnę o nowej organizacji przystanku, żeby zarządca drogi mógł zwołać Komisję Bezpieczeństwa. Musi podjęta taka uchwała o wstąpieniu o zmianie lokalizacji przystanku. Na podstawie tutaj później Komisja Bezpieczeństwa opiniuje tą lokalizację. Czyli dokładamy przystanek w Starczyńcu po prostu, tak? Nie, nie, to jest zmiana lokalizacji w Krączynie. Bo tam wpłynęło pisemko pani radnej Krączyna, że mieszkańcy tam wnioskują o zmianę lokalizacji przy swoim siedzeniu przystanku. A, to jest numer posesji. Czy są jeszcze pytania jakieś? Co do projektu? Czyli tutaj do opinii mnie za pozytywnym zaopiniowaniem. Bardzo proszę. Osiem. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Następne będzie sprawa określenia przystanku oraz zasad korzystania przez przewoźników.
sztabów komunikacyjnych lokalizowanych na terenie miejsca. Jest to zmieniana uchwała Związku Zgodnie z Zgodnym Przystanku. Musimy nadać numery i nazwy, więc ta łączność musi się też zmienić do wcześniejszej uchwały. I te nowe przystanki są naniesione na mapkę, na załącznik graficzny i załącznik tekstowy. To bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Bardzo proszę. Proszę. Przeciw, kto się wstrzymał? Zadanie wystarczenie. Urządzenie starcze w związku z otwarciem mowy na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników i przebudów dróg powiatowych na terenie wystarczy informuje, że kwoty zaoferowane przez wykonawców przekraczają zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy. Najtańsze oferty przedstawiają się następująco. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0492 T w miejscowości Starczy, ulica Spacerowa od kilometra tam zerowego do kilometra 685 w kwocie 56 810 zł. Następny. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 485 T w miejscowości Kołacz. Podpunkt A. Część od granicy gminy Starczy z gminą Łopuszną do drogi gminnej. To jest numer ewidencyjny 974 koło szkoły w kwocie 75 260 zł. I tak, część od drogi gminnej, numer ewidencyjny 974 koło szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową numer 493D. To jest 49 200. Następny, część od skrzyżowania z drogą powiatową numer 493D do drogi gminnej. I tutaj różniska, tak? Różniska. W kwocie 49 200 zł. Następnie dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 493T w miejscowości Akwizdra od skrzyżowania z drogą powiatową na numer 786. Brak ofert. Następny dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej numer 02286 w miejscowości Chemco i ulica nad Rzeką w części na przebudowę drogi powiatowej numer 286 w miejscowości Chemco, ulica nad Rzeką do ulicy Spokojnej w kwocie 49 200 zł. Następnej część na przebudowę drogi powiatowej numer 286 w miejscowości Chemic, ulica nad Rzeką od ulicy Spokojnej do granicy gminy w kwocie 88 720. Punkt 5. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej numer 450 w miejscowości Ruda Starczyńska. Podpunkt A. Część na przebudowę drogi powiatowej numer 450 w miejscowości Ruda Starczyńska, Radofer. Część na przebudowę drogi powiatowej numer 450 w miejscowości Ruda Starczyńska od drugiej gminnej numer ewidencyjny 1064 do miejscowości Kuźniki, Radofer. Łączna kwota środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację wszystkich zadań to 80 tysięcy zł. Biorąc pod uwagę zaoferowane kwoty, zgadzam się z prośbą o zajęcie stanowiska na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy co do propozycji kolejności realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Podpisał się wójt. Ja proponuję, żeby pan wójt najpierw wykonał te chodniki, gdzie już jest plan, a dopiero później planował następne. Bo one robiły planów, by nawet
no, projekt jest ważny na 3 lata, tak? Jeśli się nie robi 3 lata, to trzeba się aktualizować. Ja mogę tylko dodać, że na poli w kalendarzu turystycznym był zrobiony w 2008 roku. Minęło 9 lat, rok był zaktualizowany, tak? Czy nie ma, doszło pismo do Narodowego Zarządu Dróg, nie ma odpowiedzi. Zwracaliśmy się z pytaniem, czy złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania. No to jeżeli zaktualizowałem, to kolejne 10 lat, no bo wiadomo, że staliście rezerwowe i już tam kolejne pieniądze. Moje zdanie. Czy ktoś ma jakąś propozycję co do tych zadań? A te zadania, które mamy projekty? Znaczy nie, no, na te zadania chcieliśmy zrobić tak dokumentację. Ja bym proponowała rozwiązać rzeką, ponieważ tam jest 49 tysięcy i myślimy się o budżecie. Ja proponuję też część do drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę Akwizgranu. Też 49 tysięcy, też się nie chcieli. Nigdy nic nie było robione na wszystko. Tutaj. Waberka. No dobrze by było jakieś stanowisko dzisiaj. A jak to wygląda na przykład w Korczynie, jeśli tam nie ma kanalizacji, będzie robić chodnik na przykład? Tak? To jest, czy to jest w jakiejś innej stronie, czy jak to wygląda? Znaczy my mamy warunki do tego zarządu dróg, tak? Występują do zarządcy, zarządza nam określa, po której stronie jest. On widzi chodnik. No dobrze, a teraz, bo mamy dwie podmioty, ja chciałabym po prostu złapać. No to nie wiem, ilość mieszkańców przy tej drodze na przykład, żeby... Nie wiem. W tym momencie to nie sprawdzę tak szybko. Można. Pozyskałem, zostałem się do komisji, jak się wyraziłem tutaj. Podjęliśmy decyzję, bo tutaj proszę to skonsultować, obejrzeć gdzie, tam, gdzie jest najbardziej pilne. Ale to wszędzie są najbardziej pilne, to nie ma mniej pilnych bardziej. To samo jak mówili, ja mogę już powiedzieć, że na przykład ulica nad rzeką do skrzyżowania ze Spokojną, to jest tam, gdzie jest cmentarz. To jest ten odcinek. Ruch jest bardzo duży. Wszyscy, nie wiem czy pamiętacie, jak była ulica Łódzka remontowana, to wszystko jechało ulicą Spokojną, bo mijało tą ulicę i jechało tędy przez Malików. Więc tam natężenie ruchu jest ogromne. Tak, jest to prawda. I tam jest spacerowa, też jest natężenie. To jest w moim kierunku. Słuchajcie, możemy sprawiedliwie zrobić. Po prostu tam, gdzie nie było do tej pory żadnej inwestycji, no, to zrobię tam. No to umie. Nie, Maria, ty mówisz. Tak. W obrędu coś tam się zrobiło. Co prawda też bym chciał, żeby coś w tym miało. No, ale ja się powiem. Nie ma. A tam, gdzie nic się nie robi. Tam, gdzie nic nie jest zrobione, to może w ten sposób, bo tak to będzie ciągle gdzieś. A jak sytuacja właśnie w tym roku? No wygląda tak, że nie ma chodnika, w ogóle dzieci chodzą rowami do trasy, żeby dojść. No taka jest prawda. Rowerem nie pójdzie dziecko, tam nie wyjdzie. Nic nie ma po prostu. Jest droga, ubytki są przy rowie i tyle. I nic więcej. Jeszcze spętana droga. Ja uważam, że powinniśmy nad jednym i nad drugim dzieckiem głosować i tyle. Jechać, obejrzeć. Ale tu nie ma na czym zajechać. Na każdej ulicy powiatowej jest potrzebny chodnik i to nie ma. Nie jest postarczy, nie wystarczy, bo są potrzebne chodniki. Ale to Danusiu, to nie jest śmiesznie, no, no, bo to już wszystko wydaje się na śmieszne. Na każdej sesji komisji mówisz to samo. No po co to takie? Co zrobić? Tak, w takiej lokalizacji się mieszka, jak nie się mieszka. Po to, że może pan wójt kiedyś spojrzy na inne miejscowości i zauważy to, że tam też jest potrzeba rodziny. Ja chciałem tylko podkreślić wagę tego, bo przewodniczący też prosił mnie telefonicznie, żeby po prostu jakąś tutaj jakieś stanowisko wypracować, bo no coś trzeba po prostu podzielać. Więc dobrze by było się zdecydować na coś, albo przez głosowanie w tym momencie, tylko że co, teraz się podzielimy pewnie. Mi bliżej jest tutaj w tym kierunku. No jak? Ludzie jak się zgadzą. Lokalizacyjnie. Bo jeździł rowerem i widział.
widział. Nie wiadomo, sprawa jest, czy trzeba tu i tu. No. Dobrze, to może wskażemy po prostu takie dwie lokalizacje. No inne tutaj komisje nic nie wypracowały, więc ciężko się do innych lokalizacji tutaj jakoś odnieść. Więc póki co możemy po prostu tutaj zaopiniować ten sposób, że po prostu z tych dwóch lokalizacji trzeba będzie coś wybrać. I co, i decyzja do pana wójta? Tak. No taka jest opinia w tym momencie. Nie, myślę, że jeżeli będzie większość na jeden z tych wniosków, ten przejdzie i ten będzie pozytywnie zaopiniowany, bo ja to tak otwieram. Zostań będziemy chyba... Dobrze, no przegłosujemy jedną lokalizację i drugą, no i tyle. Która przejdzie, która będzie miała więcej głosów. Pozostanie, nie wiem, tyle. Nie ma co przyciągnąć głosu. Znaczy mi też ciężko się teraz... Tak. Podlecę głosowanie. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście no, ja też mogę, bo ja też bliżej mnie sam i ten teren tam co nad rzeką, gdzie naprawdę na Śmiechowicach, szpital i tak dalej, wszyscy jadą tam wtedy nawet rano albo tam nad rzeką, albo się jedzie na cmentarz. Taka jest prawda. Natomiast jak jest cmentarz, to tam jest też no, wędrówki pierwsze niestety. I tam idą ulicami, idą drogą i tak dalej, więc to potrzeby są tych. Tu koleżanka powiedziała wszędzie, ale no ja też tam widzę ogromne potrzeby. Tym bardziej, że tam droga też ma dużo więcej życzenia. Na pewno więcej samochodów. Na pewno będzie samochodów, na pewno większy ruch. Tam się do miasta jest. Natężenie i tam jest kierunek miasto. Dobrze, to w takim razie przegłosujemy. Dwie są propozycje. Może pierwszą przegłosujemy. Tutaj. Alfabetycznie będzie. To od ulicy Spokojnej 49 200 i część na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wałce nad rzeką od ulicy Spokojnej do granicy gminy kwota 78 720. Nie, no to co się mieścimy, czyli ta część od ulicy Spokojnej do, bo to jest strony przystanku, tak? Pani do drogi Wojewódzkiej do drogi Dobrze, to w takim razie przegłosujemy. Kto jest właśnie za pozytywnym zaopiniowaniem tego wykonania tego projektu? Chętnie. Czy nie automatycznie? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3. No to bardzo proszę, tak już przegłosujemy tą drugą lokalizację. Czyli to tak? Też 49. Część od drogi gminnej koło szkoły wyposażone z drogą powiatową oraz drogą jest zdrowy. 49. Ale nie 8. Ale wiesz. Bardzo proszę w takim razie przegłosujemy, żeby tutaj już jakaś ciągłość była. Tą lokalizację jest wskazana druga lokalizacja, kto jest za tą drugą lokalizacją. Bardzo proszę. Dwa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4, 5, 6. Więc no tutaj lokalizacja jest wskazana. Tak w sumie to jedna druga przegłosowana na sali. Nikt nie był przeciw przy tym drugim. No bo nikt nie jest przeciw, żeby było tam. No może się znajdą środki. No to jest tak, że to są takie dwie decyzje. Ja się to tak rozumiałam, że jeżeli drugie. No w sumie nie ma drugiego. No nie. Nie chcemy zaszkodzić ani jednej z No przecież nikt się nie sprzeciwi drugiej lokalizacji. Wniosek wtedy nie przechodzi, kiedy jest więcej przeciw niż za. Tak, także nie chcę. Ten sam akcent właśnie zgrania, odwrotnie.
Dobrze, takie było głosowanie, jakie było. Możemy ewentualnie podjąć dyskusję jeszcze na sesji, to już przewodnicząc podejmę decyzję. Przedstawimy po prostu, jakie to było głosowanie, jak się to rozstrzygnęło. Inne komisje na razie się zawiesiły, jak to zostało Krzysztof powiedział, więc na razie. Ja tylko jedno pytanie. Odnośnie spokojnej skrzyżowania właśnie z drugą rzeką. Ta dziura, o której tam rozmawialiśmy, tak, jest zgłoszone, będzie to zrobione do pierwszego? Ciężko mi jest powiedzieć, bo stawiam mnie to jest powiat. Ja jeszcze wyjdę też na zadzwonię do pana Łódź. No bo to zbliżają się święta, jakie się zbliżają. Nie dość, że tam jest tutaj zresztą ciasno i niebezpiecznie, to jeszcze ta dziura, która jest, ale tego, że nie popada deszcz, to tam ludzie będą umijać środkiem drogi, no bo nie przejdzie się. Czyli czekamy dalej, tak? Druga sprawa, licencja coś ruszyło? Tak, musiałem, nie mogę zlecić, czy tak nazwą, tylko w poniedziałek, to będzie prawdopodobnie puszczę przekaz, no bo robiliśmy już remonty cząstkowe na większe zadania, więc nie mogę tego zrobić z pełnej ręki, musi to być puszczone przetargiem, bo przetargiem potrzebne były więcej dokumentów, niż takiego zlecenia. Mam już wszystko skompletowane. Też jest kwestia, znaczy nie chcę się teraz tego ludzi wypowiadać, bo tam w historii ma 15 tysięcy. Zobaczymy, jak to wszystko jest. Czyli zakładając dobry, optymistyczny scenariusz do końca roku, może to być optymistyczne no tak, oczywiście. Tak, żeby jeszcze ewentualnie zrobić, a to do środka. I jedna rzecz odnośnie tego znaku, co mówiłam, że ten znak spadł na ulicy Turystycznej. Jedna z dług tego znaku się przebiła w stronę ulicy, także ona jak troszeczkę popada, a od jutra ma padać, więc może całkiem się przebiła. Nad panem Wisowiczem. Co rozmawialiśmy? Tak, dobrze. To w poniedziałek może no, się to coś tam zrobić. Jeszcze to nie przewróciło, tylko rządy, to w którymś momencie można. A to znak był, tak, ten informacyjny, te ścieżki, więc to się spadło chyba przy tym wiatrze. Dobrze. Panie Panu, ja jeszcze dopytam, a ten destruk na ten, czy coś w temacie da? Tak, dzisiaj nawet uzgadniałem projekt organizacji ruchu na drogę powiatową, więc wykonawca pewnie zatwierdzi projekt organizacji ruchu, to wejdzie na roboty. Mam taką informację, dostać, kiedy mają to robić, wtedy ewentualnie byśmy tam poprawili na tej piłkarzy. Tak, piłkarzy. Jeszcze tylko jedną rzecz, bym się przypomniała, ta słoneczna. Gmina Biegoszków, już coś wiadomo? Nic na razie oficjalnie nie wiemy. Czyli rozumiem, że jak zostanie 50 tysięcy, to wtedy nowo może być. Ciężko mi powiedzieć. Nic oficjalnie nie wiemy, że nie dostanie żadnego Czy oni to wykorzystają w tym roku? No, ciężko mi powiedzieć naprawdę. Bo w sytuacji, kiedy nie wykorzystają, to się nie będziemy jednak tutaj to nie wiem. Nie wiadomo, tak? Nie wiadomo. Czy przyszłym roku jeszcze raz? Czy będziemy te środki przeznaczać w przyszłym roku? No nawet to jeżeli trudno powiedzieć, jak wójt decyduje, czy rzeczywiście na 2018 rok będzie znowu przeznaczał środki na tą ulicę Słoneczną. Nie jest to wiadomo, że na właśnie, bo już tak decyduje, czy nie. W projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok mamy zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 44 289 zł. I załącznik numer 1 ma przedstawione planowane zmiany w zakresie dochodów. Wiele tych zmian w dziale 600. Transport, łączność, rozdział 616, na minimum 9 tysięcy złotych. Zmniejszenie dotacji celowej Urząd Wojewódzki jeszcze zmniejsza dotację na remonty, które były robione w Zaciszu Graniczna, w Zacisze. Tutaj mają pomyłkę, bo umowa była prawidłowo sporządzona, natomiast decyzja wojewody była za dużo wydana. Więc środki wykorzystaliśmy zgodnie z umową, natomiast no rzeczywiście plan wojewoda musi jednak zrobić tak, jaki powinien być. No więc teraz taka decyzja sprostująca do nas właśnie wyszła, że minus 9 tysięcy na dochodach, na wydatkach też. Ale tak jak mówię, że
Umowa już prawidłowo była wtedy przesłana i zadanie zrealizowane, zresztą nawet już też nie rozliczone. To takie sprostowanie z Urzędu Wojewódzkiego, tych 9000 zł. Natomiast dział 607, rozdział, przepraszam, 617, drogi wewnętrzne. Tutaj jest omyłka pisarska w paragrafach. Jak Państwo widzą, otrzymaliśmy tą dotację. Umowa podpisana jest na kwotę 55 tysięcy z Urzędem Marszałkowskim na budowę drogi dojazdowej w miejscowości Promnik do tych gruntów rolnych. I no, omyłka pisarska, zamiast paragraf 663 został wpisany 633. Więc teraz to po prostu prostujemy. W dochodach nie ma zmian, natomiast klasyfikacji musimy to dostawić. I dział 801 oświata i wychowanie, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 53 289 zł. W związku z również otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Chromniku, projekt Erasmus Plus, to są właśnie takie projekty typowo realizowane przez szkołę, nowe programowanie 2017-2019. Ten projekt taki okres obejmuje i przez szkołę będzie realizowany 53 tysięcy. I tyle, jeżeli chodzi o dochody. Natomiast jeżeli chodzi o załącznik, to dwa i planowane wydatki. W dziale 010 mamy zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Oblegorek, ulica Parkowa. Z tego co wiem, odnośnie od naszego pracownika pana Czesinowskiego, chodzi tutaj o bardzo niskie ciśnienie w tych okolicach i konieczność właśnie wykonania dokumentacji, ewentualnie później rozbudowy tej sieci wodociągowej. Także to 3000 na dokumentację w tym momencie. Dział 600 transport i łączność. Tutaj mamy to minus 9000 z tej decyzji łącznie. Zmniejszenie ogólne tych wydatków na drogach gminnych. Dział 630 turystyka. Tutaj mamy zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25 tysięcy zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykonanie koncepcji przy tym projekcie unijnym, który ma być realizowany na ścieżkę dydaktyczną. Na ten rok wydatki na ten cel mamy zabezpieczone w kwocie 5 tysięcy zł po otwarciu ofert na to zadanie, na opracowanie koncepcji. Najtańsza oferta wynosi 30 tysięcy zł. I w tym momencie no, tutaj jest właśnie propozycja zwiększenia tych wydatków, żeby można było podpisać umowę i realizować to zadanie związane z ścieżką wydatkową. Bo cała inwestycja to mamy w roku 2018-2019. Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 801-01 szkoły podstawowe. Dodatków o kwotę 6 tysięcy zł z przeznaczeniem do szkoły podstawowej w Chromniku na zakup szafy głowniczo-mrożniczej. Wpłynęło pismo od pani dyrektor ze szkoły w związku z tym, że stara no właśnie kłodziarka jest już nie nadaje się do naprawy. No, skończy się, że no właśnie. Natomiast no, stołówka jest i tak dalej, no więc gdzieś to wszystko trzeba przekonywać i dlatego jest kwota zwiększona na wydatki inwestycyjne na zakup tej szafy głowniczo-mrożniczej. Rozdział 801-95 pozostała działalność, zwiększenie wydatków o 53 289. Cały ten rozdział dotyczy właśnie tego projektu, również realizowanego przez Szkołę Podstawową w Chromniku Erasmus Plus. Dział 852 pomoc społeczna, tutaj mamy zmniejszenie z kolei wydatków w ośrodku pomocy społecznej, to są wynagrodzenia i pochodne. Mamy oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, a te oszczędności między innymi są z tego powodu, iż zostały zwiększone dotacje na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego, czyli tego 500+. O dosyć sporą kwotę, bo tam łącznie około 600 tysięcy i na to zadanie, i na to zadanie. A wiadomo, że w ramach tych środków
również jest 2% na obsługę tego. No więc nasze pieniążki po prostu mogą się w tym momencie uwolnić, bo im więcej tych pieniążków na zadania zlecone, tam mamy 2% na obsługę, no więc w tym momencie możemy rzeczywiście, pracownicy są ci sami, ale środki możemy wykorzystać, no właśnie, więc nasze mogą się tutaj już jakby uwolnić to, co musieliśmy zabezpieczyć. I jeszcze tam zwolnienie lekarskie, bo już księgowa wyliczyła, więc zwolnienie lekarskie zmieniono przez 4,5 miesiąca. Nastąpiło, więc mamy wolne środki na 34 miesiące. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 7650 zł. Również udziału własnego zabezpieczonego właśnie na wypłatę stypendium dla uczniów. Ta wypłata stypendium odbywa się właśnie w dwóch okresach, do czerwca i teraz drugi okres. Oczywiście udział własny jest uzależniony od tego, ile otrzymamy środków właśnie z zewnątrz. 20% musimy zabezpieczyć, ale w tym momencie nasze środki zabezpieczone na ten udział własny nie są konieczne w związku z tym, że ta dotacja na te stypendia jest mniejsza niż my zakładaliśmy. Dział 900 natomiast, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększenie wydatków o kwotę 6450 zł, wydatki inwestycyjne. I to jest z kolei przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z budową linii niskiego napięcia w Strawczynie koło szkoły. Również po otwarciu, po przetargu i po otwarciu ofert na to zadanie mamy na tą chwilę przeznaczone 25 tysięcy złotych, a najtańsza oferta właśnie będzie wynosiła 31, żeby można było to zadanie zrealizować, zwiększenie środków właśnie o to 6450. I ostatni dział 926, kultura fizyczna, zwiększenie wydatków o kwotę 2000 zł. W związku z wpisem, które wpłynęło od Stowarzyszenia Sportowego Topskim z Rolnika i w związku również z tym, że musiała być utworzona nowa drużyna piłkarska juniorów, prezes Stowarzyszenia zwrócił się właśnie o dodatkowe środki w wysokości 2000 zł na opłaty sędziowskie i sprzęt sportowy dla tej nowej drużyny, która musiała powstać. W związku z tym, że seniorzy awansowali wyżej. Panie Słowa, jak już jesteśmy przy tym dziale, czy te pieniądze, które były założone w budżecie, one już zostały wydatkowane? Czy te pieniądze, które... 150 tysięcy na stowarzyszenie wszystkiego. Tak, bo dlatego, że kluby sportowe otrzymują informację, że jeżeli budżet zostaje przyjęty i zostaje przyjęty w takiej wysokości, jak jest, kluby sportowe otrzymują informację, że mają do dyspozycji. No i teraz odpowiednio, na przykład Topski, nie pamiętam. Znaczy ja mam taką prośbę, żeby przygotować na następną komisję właśnie wykaz taki, na które stowarzyszenie i w jakiej kwocie i na co były przeznaczone? Jeżeli tak, jeżeli to jest październik, tylko że no, to nie jest tak, że już na przykład na klubie sportowym Topskim już nie ma ani złotówki, ale w tym momencie no rzeczywiście, jeżeli powstaje nowa drużyna, to trzeba no, zakupić no, jakiś tam sprzęt sportowy albo na przykład na opłaty sędziowskie, że jeżeli jadą grać, no to muszą na przykład opłacić ubezpieczenie i tak dalej. No więc w tym momencie wiedzą, że mają drużynę, bo to się nie zmniejszyło, tylko mają drużynę, które będą funkcjonować. No i na dodatek jeszcze nową, tak, juniorów. No więc dlatego ten wniosek o te 2000, żeby po prostu no, ta drużyna mogła funkcjonować i różne grywki robić. A na następną komisję. Jeżeli to nie jest problem. To nawet nie musi być na następną komisję, jeżeli pozostałe komisje nie są, to ja mam na przykład numer, ja mogłabym prosić taką informację też, no, chyba że pozostali członkowie też ten. Każdy po prostu się tutaj też zapozna z tym. Nie będziemy powielać może w przyszłości znowu takich zapytań, więc wszyscy się zapoznają. Może tak być? Tak, jak najbardziej. No, to, może nie wszyscy są zainteresowani, tak? Wynajmniej powinni się tak. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o...
Znaczy, te limity, jeżeli chodzi o załączniki do tego, to są uwzględnione te zmiany właśnie, czyli te inwestycyjne, czyli ta linia niskiego napięcia, no właśnie, Erasmus, opracowanie dokumentacji odbiorek, koncepcja ścieżka dydaktyczna, czyli to, co tutaj właśnie było rzeczy. Czy są jakieś pytania do zmian w budżecie? Jeżeli nie ma, przejdziemy do zaopiniowania zmian w budżecie na 2017 rok. Bardzo proszę, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Przejdziemy do budżetu. I tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu w Zgromadzie Państwowej Administracji na lata 2017-2024. Rok 2017 jest to naniesienie i zaktualizowanie wszystkich wielkości, które były spowodowane zmianami w budżecie w roku 2017, ale również zmiany zostały dokonane w roku 2018. Czego w budżecie właśnie tutaj nie było wcześniej. No, jeżeli chodzi o ten rok 2018, to w załączniku numer 2 do WPF-u, gdzie mamy wykaz przedsięwzięć, tam zostało wpisane nowe zadanie inwestycyjne. I to zadanie inwestycyjne jest pod pozycją 1.1.2.12. Ręcznik chyba 15, 15 przeręcznik pisał. 1.1.2.12. I to mamy takie zadanie. Realizacja projektu pod nazwą odnawialne źródła energii na terenie gminy Stracza. I to zadanie jest tutaj nowe wpisane z wydatkami w roku 2018 na łączną kwotę 4 137 000. To jest to zadanie. To jest to zadanie, które my tutaj też nazywamy parasolki, w skrócie mówiąc, czyli odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Stracze. Gmina ma teraz złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu. Czyli jeden, było tak jeden ten zadanie. No bo to było uzależnione od tego, że pamiętam, że jeżeli będą zainteresowani. Tak. No więc na ten czas. W październiku, nie wiem jaka jest data dokładnie, ale w październiku musi być złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek oczywiście przyjęty. I jednym z elementów, które tam musi być spełnione, musi być pokazanie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Na tą chwilę założenie jest takie, że dofinansowanie ze środków unijnych będzie wynosiło 60%. No i tak jak Państwo może wiedzą, te pilotażowe, które było już robione tutaj w te 50 parę gospodarstw, że ten udział własny później mieszkańcy wnoszą, czyli tą różnicę. Ale tym wszystkim zajmuje się gmina. No i jakby tutaj te 4 miliony muszą być pokazane, a później to wszystko finansowo będzie właśnie zgrywane. Więc nie powinniśmy tutaj, zobaczymy. Na razie jest składany wniosek. Myślę, że dofinansowanie. Myślę, że to pomniejszy o wkład. Nie pomniejszy się o wkład własny, dlatego że no, gmina będzie musiała te pieniążki od ludzi pobrać, więc generalnie to na to zadanie będzie. Będą tak środki unijne, ludzie muszą udział własny wpłacić, ale to nie może być tak, że no do wykonawcy nie będą wpłacać. Tak jak przy tych pilotażowych, co było. Ludzie wpłacają do gminy, a później gmina płaci wykonawcy. No, to taki montaż właśnie finansowy. No, zarobić na pewno na tym nie może. Nie robić. Ale jak to fundacja to funkcjonuje, tak? To 50, to 60% i... Nie, bo to na szczęście będzie. Coś uwagi? Budżet zamknąć. Zamknąć się, myślisz? Jakby nie można, zawsze mało pieniędzy. Tak jest.
zawsze, ale to dobrze. To jest na tyle, jeśli chodzi o zmiany wieloletnie w obrębie finansowej. Przejdziemy do zaopiniowania. Bardzo proszę Ty za pozytywne zaopiniowanie zmian wieloletnie w obrębie finansowej. To jest przeciw, to się trzyma. Czy ktoś pan pani jeszcze jeszcze tam? To ja jeszcze tylko powiem, że pani sołtysy z Oblęgowka zrezygnowała z pełnienia funkcji sołtysa i inwestorka. W związku z tym przygotowane są dwa projekty uchwał o wykreśleniu imienia i nazwiska jako inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru podatku. Dwa takie projekty są. Gdy będzie wybrany nowy sołtys, to wtedy trzeba będzie uzupełnić imię i nazwisko osoby. 8, 9. 8, 9, tak? Tak. Dobrze, to może po kolei już to formalność. Tak. Bardzo proszę. Nie, że tylko ta pani Ogoszyna też nawiązała, że tak z podatkami jest związana, ale mówię, to jest podatkami, jak ktoś zrezygnuje. Takie dorożki. Bardzo proszę, w takim razie tutaj pozwól, żeby uznanie przegłosujemy. Zmieniając, to jest projekt uchwały numer 8/35/2015 Rady Gminy Starczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Bardzo proszę, to jest za pozytywne zaopiniowanie. Teraz będzie już pani Rafała, zmienimy troszkę kolejność. Będzie pismo od wojewody już. Przeczytać wszystko. Wszystko? Jest pisane ręcznie, także ciężko będzie. Załączone pismo mieszkańców. Państwo, Marianna i Mariusz. Są. Bez adresu, proszę. Bez adresu, oczywiście. W związku z Państwa pismem z dnia 10. Może zacznijmy od pisma i dopiero. No właśnie. No dobrze. Do wojewody świętokrzyskiego, pani Agaty Wojtyszek. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, jaki powstał po zbudowaniu pompowni w Rudzie Starczyńskiej. Od początku świata na tym terenie są źródła, cieki wodne, ale nie było żadnych problemów z podtopieniem. Nie było wody, rosła trawa, było sucho. Przy budowie przepompowni zostało wykopane dołu, tutaj nie ma, aby woda schodziła, bo zajmowała pracę przy budowie. Po zakończeniu prac nie zasypano dołu, woda stoi w nich. Przy Starorzeczu rosną drzewa, olchy, pousychały. W piwnicy i w studni coś poziom wody. Może wzrósł? Nie, wysoki. O, wysoki poziom wody. Latem wyciąga się pompą, ale zimą węże zamarzają. Trzeba wynosić wiadę. Pisałam do Urzędu Gminy o pomoc przy ścięciu drzew. Obiecali, że do 1 listopada 2016 roku wezmą drzewa. Do tej pory bez skutku. Przy przynoszeniu wiader z wodą z piwnicy dorobiłam się reumatyzmu, skrzywienia kręgosłupa, obniżenia żołądka, wnętrzności, przepupina. Nie mogę nosić ciężarów, nawet zakupów, nie trzymam moczu. Prosiłam o zadośćuczynienie za utracone zdrowie, ale nie dostałam nic. Przez 7 lat pompa wyciągnęła wodę latem, co zwiększyło pobór energii. Pisałam o dopłatę za prąd, też bez skutku. Za zniszczoną łąkę przy budowie kanalizacji ściekowej dostałam 500 zł, to wszystko. Stojąca woda w Starorzeczu łączy się ze źródłem i podtapia zabudowania, pękają ściany, sypie się dym. Zamiast zapłacić mi za szkody wyrządzone, to zrobiono ekspertyzą, aby udowodnić, że to wina źródeł. Łąka, ekspertyza, taka. A taka.
Taka ekspertyza słono kosztowała, a woda w dalszym ciągu robi mi szkodę w obejściu gospodarczym. Jednym słowem jest dopływ, a nie ma odpływu. Obiecano odpływ przy budowie kanalizacji w Akwizgranie, Małogoskie i Korczy. Ta inwestycja będzie za kilka lat, a mnie grozi zawalenie zabudowań, jak dalej będzie stała woda w Starorzeczu. Bardzo proszę o pomoc finansową za szkody wyrządzone. A w Starorzeczu rozsypek dołu zasypać doły. Zasypać doły, aby wyrównać poziom. W ten czas będzie woda spływać dalej, a tak to stoi w miejscu, bo teren jest niżej. Za załatwienie i pomoc w mojej sytuacji bardzo dziękuję. I odpowiedź. W związku z Państwa pismem z dnia 10 października bieżącego roku z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu po zbudowaniu przepompowni w Rudzie Starczyńskiej uprzejmie informuję, że wojewoda świętokrzyski nie jest organem właściwym do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie, o którą Państwo proszą. Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw, zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw dotyczących gminy, wodociągów i zapotrzebowania w wodę, kanalizacji, usuwania, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz należy do zadań własnej gminy. Wojewoda, wykonując funkcję organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, może wkraczać w działalność gminy tylko w przypadkach określonych ustawami. Stosowanie innych form integracji nadzorczych nieuregulowanych przepisami prawa stanowi przekroczenie kompetencji organu nadzoru. Powyższe ograniczenia kompetencji nadzorczych są także konsekwencją chronionej sądownie samodzielności gminy wynikającej z artykułu 2 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy. Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że nie istnieje hierarchiczne podporządkowanie organów gminy administracji rządowej. Oznacza to, że wojewoda nie ma prawa wydawania poleceń czy też wpływania w sposób formalny na decyzje podejmowane przez władze. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw, informuję, że w załączeniu przekazuję według właściwości Radzie Gminy w Starczynie przedmiotowe pismo z prośbą o zapoznanie się z argumentami przedstawionymi w wyżej wymienionej korespondencji oraz zawiadomienie wnioskujących o sposobie załatwienia sprawy z jednoznacznym przekazaniem kopii do wiadomości wojewody świętokrzyskiego. Podpisałbym z upoważnienia wojewody świętokrzyskiego magister Marcin Będę. To znaczy tak, moja propozycja, ta pani chyba nie po raz pierwszy do nas pisze, prawda? Po raz pierwszy. 2,5 metra jest wyżej ma budynki od przepompowni. Ja bym proponowała, żeby tam pojechała komisja gospodarki komunalnej i przedłużyć Radzie raport z tej wizyty. I wtedy dopiero odejmiemy stanowisko, nawet ze zdjęciami, jeżeli to jest oczywiście możliwe, żeby pozostała część Rady też tego. Tak, jak to wygląda? Na 25 jest już komisja umówiona na 12. A 25 jest sesja. To jest godzinę przed sesją. Pojechać, zobaczyć co i już. No cóż, to co gmina mogła pomóc, to pomogła. Chciała dla drzewa. To jest ekspertyza, gdyby się ktoś chciał zapoznać. Później już razem z tym całym kompletem najpierw. Odszkodowanie, coś by przeszli z kanalizacją, otrzymała, zrobili z niej przyłącze kanalizacyjne też. No żadnych zaniedbań wynikających z spraw przeprowadzonych odnośnie kanalizacji? No, jeżeli by się czuli podejrzani, że może nasza wina, może coś, zleciliśmy ekspertyzę. Ekspertyza jednoznacznie wykazała, że zrobiła niżej piwnicy niż poziom wód. No i woda nie powiedziała, a jak pompuje, to jeszcze bardziej napływa. Bo to nie? Chodzi o to, że chodzi do piwnicy, tak? Tak, do piwnicy. Bo wcześniej takiego problemu nie zgłaszała, tak? Przed, czy... No bo nie miała czego się do przepić. Nie? Nie to, żeby tam gmina chciała, żeby im to zaszkodzi, albo coś takiego. Jeżeli była coś, to pomogła nawet. A to jest nowy rząd.
Tam to jest na drogu z Snowowa. Jak się do Rudy jedzie po lewej stronie, te budynki, to się bardzo dołamali tam. Tak. Czyli tak naprawdę zakładamy ten, bardzo się powtarza, ten najgorszy scenariusz, gdyby nawet gmina, powiedzmy, że zrobiła jakieś nieprawidłowości, tak? Czy jest możliwość w jakikolwiek sposób, nie wiem, jeżeli będą poprawione te prace kanalizacyjne? Bo to... No i w jaki sposób poprawić? Znaczy, tam też nie sprawdza pani jakieś tam pozostałości, jakieś doły są niezasypane? No, ona mówi, że wykopane był rów, jak przepompownie stawiali. Przepompownie na 5 metrach, to sobie od wodnic to by się nie dało. Były zabijane igłofiltry koło tego i rurą tą wężem odprowadzane do tego, do Starorzesza. No. A nie tak. Ja tam byłem, jak wcześniej przez raz w roku napisała, zaszedłem, patrzę, tam ziemia była nawieziona z tego, z dróg. Ona składowała się tam. I przy tym zasypali częściowo ten rów, Starorzesze. Dalej poszedłem tam, betony leżą po tym, po starym ogrodzeniu. No też zalesienie to jest wszystko. Starorzesze należy do właściciela. I on powinien dbać o to. No. A żeby pomóc, to żeby zgodnie z projektantem, że projektant już zaprojektuje, wstawi koszty, że przebudowie kanalizacji, żeby już cały ten odcinek wyczyścić i spokój. A to stare rzeczy to jest w posesji tej pani? Tak. Nie tylko jej, ale i tam. Bo nikt sobie tego nie robi. No. Tak i spółki wodne. Każdy ma na własnym jakąś spółkę wodną i nie płaci. A co to było groźne. To jest taka nieprzyjemna sprawa. Niekiedy jest taka postawa roszczeniowa i wszystkim na się odnosimy. Nie, to nie było tylko naszego samego poszczególnego. Zadba. No nie, oczywiście będzie wykosić, żeby wykosiło. No. Ona chciała, żeby na tej ziemi na to. No to na tej ziemi jedziemy hardę i zatopimy kogo innego. No bo ona sobie działa to robić. No. Komisja pojedzie, stwierdzi na Solidar, obejdzie się. Albo cię tworzy. Dobrze, nie jest ustalone. Komisja stała, zajmie się tym ustalonym, więc my tylko się zaznajomiliśmy, można powiedzieć. Tak, to wiadomo. Tak, ta informacja tutaj już jest ustalona, więc bardzo dziękuję. W takim razie będzie podjęty. Tak, dziękuję. Dziękuję też za twój obraz. Dobrze.
to jest tutaj podkreślenie, jest pani Sylwia Kasprzyk. Tak, to jedno będzie dla pani Sylwia. Można przeczytać. Oczywiście. I teraz jedno będzie. Ja bym wolała tu dostać odpowiedź, że tak, pozytywnie zaopiniowano będzie. Będzie realizowany w 2018. Dobrze, przeczytamy. W związku z wnioskiem sesji Rady Gminy Starczyni dnia 22 września 2017 roku dotyczącego wyjazdu do drogi gminy Łódź Graniczna na drogę numer województwo nr 748 miejscowości Starczyniak Urząd Gminy Starczyń zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Prośbę tą motywujemy licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczących niedostatecznej widoczności dla pojazdów wyższych niż osobowe przy włączeniu się do ruchu w przedmiotowym miejscu. Ponadto informujemy, że zwracaliśmy się już do Państwa o montaż lustra drogowego, lecz sprawa została rozpatrzona negatywnie. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i poinformowanie o zajętym stanowisku. Przekazuję Pani. Dziękuję. Czy bardzo proszę. Szanowny kierownik, zwyczaje. To znaczy chciałbym spać pocztą, ale no i dobrze. Dobrze, przeczytam następne pismo. W związku z pytaniem zadanym na sesji Rady Gminy Starczyni i wnioskami mieszkańców, Urząd Gminy Starczyni zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2018 na wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Ruda Starczyńska, Strawczyn, Bułgaj i Chęce od ulicy Turystycznej do ulicy Kościelnej. Jednocześnie ponawiamy prośbę o wykonanie remontu na wierzchni drogi wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Strawczynek i Strawczyn do drogi wojewódzkiej nr 786. Remonty bieżące przedmiotowego odcinka drogi dają krótkotrwałe efekty. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, znajdują się na niej liczne spękania, wykruszenia, ubytki i odszkodzenia. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków i ich realizację w roku 2018. Pani Sylwia, proszę. Panie Małgosiu, przepraszam Cię. Bardzo proszę. Nie wiem, kto mi będzie mógł na to odpowiedzieć, ponieważ ja jestem bardzo ciekawa odnośnie właśnie budowy chodnika przy Starczynku, przy drodze wojewódzkiej, ponieważ tam był zakładany tylko i wyłącznie budowa chodnika. Jak każdy widzi, jest też modernizacja nawierzchni, nawet nie modernizacja, bo może nie nowej nawierzchni. Więc ja bym chciała wiedzieć, z jakich to pieniędzy, kiedy przyjmowaliśmy takie, jeżeli to jest współfinansowanie, kiedy przyjmowaliśmy taką uchwałę, ponieważ no, mnie umknęło, być może moje niedopatrzenie. Chyba, że ktoś mi tu jest w stanie odpowiedzieć, może mnie umknęło, ja o tym nie wiem, tak? Z rady. Bo ja wiem tylko o budowie chodników przy drodze wojewódzkiej. Właśnie też mówię, nie wiedziało. I tyle. No tak, takie były wam dobre. Że budowa chodnika. Też mi się tak wydaje. No, nie wiem. Mogę poprosić Pawła Lesiaka. Dobrze, przeczytam w międzyczasie jeszcze tutaj następne pismo. To jest Powiatowy Urząd Dróg w Kielcach. W odpowiedzi na pismo znak, przypominam, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że na drodze powiatowej nr 487T nie zostanie wykonany próg zwalniający. Ponadto informuje, że na drogach powiatowych nie są wykonywane żadne progi zwalniające. Progi stosowane są na obszarach zamkniętych o charakterze niepublicznym, osiedla mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, ośrodki akademickie itd. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż najechanie na próg z dużą prędkością, zwłaszcza przez pojazdy jednoosiowe, może być niebezpieczne nie tylko dla użytkowników, tylko pojazdów, lecz także dla osób znajdujących się w pobliżu progu. Ponadto przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu progu zwalniających należy każdorazowego uwzględnić fakt,
iż progi te mogą zwiększyć poziom pałasów i drgań przenoszonych na pobliskie budynki, powodując ich uszkodzenie oraz emisję spalin na odcinku ulicy lub drogi, na które zostały zastosowane. Chociaż Panie Mogłoszu, ja mówię tak samo tego, ponieważ mieszkańcy tutaj na moich tak... po komisji. Oni jednak pytają o tym, bo tam jest prostoryczne drogi. Gdzie to bym miał? Jak się kończy promnik, tutaj na moich... Ja wiem, tylko to pismo. To było no. Pismo, tak? Na programie. Teraz następny. Wiem, czy nie ma po lichtach. No. Szanowni Państwo, Gazeta Echo Dnia oraz portal Echo Dnia przygotowują prezentację osiągnięć miast, gmin i powiatów naszego regionu pod koniec trzeciego roku działania samorządu w bieżącej kadencji. Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Jestem przekonany, że wydawnictwo i akcja Echo Dnia będą znakomitą możliwością prezentacji Państwa działań. Już w październiku rozpoczniemy cykl artykułów podsumowujących minioną część tej kadencji. Przeprowadzimy też głosowanie, w którym mieszkańcy gminy ocenią działania prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych. Dodatkowo w czasie akcji czytelnicy wybiorą najaktywniejszych i zdaniem radnych. Planujemy publikację z wynikami głosowania oceniającego szefów wszystkich miast i gmin. W piątek 24 listopada razem z dziennikiem Echo Dnia wydajemy też dodatek specjalny Mała Ojczyzna, w którym zaprezentujemy osiągnięcia poszczególnych samorządów. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej propozycji zaprezentowania swojej gminy w dodatku. Do pisma załączamy również ofertę. Podpisanie redaktor naczelny Rady Miasta i Sławki. Masz dodatek dość gruby. Jaka oferta? Nie piszą? Kreśnie jest. Pusta. Czyli. A my się dokładnie. I teraz tak. Pan kierownik oświaty jest na ślubowaniu. Czy będą potrzebne wyjaśnienia co do przekształcenia szkół z 6 lat? Myślę, że nie. To są formalne, po prostu tak. To są formalności, które trzeba było dopełnić. Więc przegłosujemy tutaj jeszcze pozostałe punkty, czyli w sprawie stwierdzenia przekształcenia do dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Kępach, w 8-letnią szkołę podstawową. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Bardzo proszę. Wszyscy. To jest formalne. No, trzeba poszczególnie to jest przeciw, to się wstrzymał, żeby dokończyć. Dobrze. Trzeba wszystkie po kolei. Już dużo mam czasu nie zajęto. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Anna Pawła II w Koczynie. 8-letnia szkoła podstawowa imienia Anna Pawła II w Koczynie. Bardzo proszę, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wstrzymał wszyscy. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie. Następne. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Niedźwiedziu w 8-letnią szkołę podstawową w Niedźwiedziu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Ludzie Starczyńskiej w 8-letnią szkołę podstawową w Ludzie Starczyńskiej. Bardzo proszę, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Stefana Rzymskiego Starczynie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Stefana Rzymskiego Starczynie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy jakieś jeszcze mamy Panią Małgosiu? Tak, jest jeszcze opisy sprawy potrzebne? Potrzebne. Proszę. Pan Arkadiusz Mieszkowski, przewodniczący Rady Gminy w Starczynie. Nie, nie, nie. Pan
podstawie artykułu 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organ nadzoru, analizując treści uchwały nr 34/247/2017 Rady Gminy w Starczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowego publicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Koczynie stwierdził, co następuje. W paragrafie 4 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2017 roku. Po dokonaniu kontroli zgodności sprawy przedmiotowej uchwały wcześniejszego organu zapis powyższy nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym, gdyż co do zasady tego typu uchwały nie stanowią aktów prawa miejscowego. Brak jest również przepisu szczególnego, który nakazywałby w tych sprawach ich publikację w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Zgodnie z treścią artykułu 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym ogłasza się, tutaj jest punkt kanalowy 4 po kolei, akty prawa miejscowego stanowiące przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, akty prawa miejscowego stanowiące przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy, statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo-gminnych, statuty związków metropolitalnych, akty prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowiące przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, wyroki sądu administracyjnego usunujące skargi na akty prawa miejscowego stanowiące przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy. Porozumienia w sprawie wykonania zadań publicznych zawarte, wykonywania zadań publicznych zawarte a. między jednostkami samorządu terytorialnego, b. między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Punkt 8. Uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa, obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy, rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowiących stanowiących przez jednostki samorządu terytorialnego, statut urzędu województwa, inne akty prawne, informacje, komunikata, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Wobec braku definicji legalnej aktu prawa miejscowego przyjmuje się, iż aktem tym jest akt zawierający normy o charakterze generalnym i zarazem abstrakcyjnym skierowanym do podmiotów zewnętrznych wobec jednostki samorządu terytorialnego mający szeroki krąg adresatów, którzy mogą być jednak w jakiś sposób określeni oraz wydane na podstawie więcej upoważnienia ustawowego. Cechą wyróżniającą akty prawa miejscowego jest również to, że ich postanowienia mogą rzutować na realizację publicznych praw podmiotowych oraz stanowić podstawę decyzji wobec obywateli i innych podmiotów. Tak Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w postanowieniu z dnia 4 marca 2014 roku 2 GSK 320/14 postanowieniu z dnia 16 grudnia 2015 roku 2 GSK 3372/15 oraz wyroku z dnia 3 marca 2010 roku 2 OSK 2058/09. Kwestionowana uchwała nie ustanawia norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz nie nakłada prawie obowiązku na wspólnotę samorządową, nie stanowi zatem aktu prawa miejscowego. W paragrafie 2 uchwały postanowiono, że punkt przedszkolny jest placówką publiczną i wchodzi w skład jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Koczynie, a zatem jeżeli punkt przedszkolny wchodzi w skład jednostki budżetowej, to utworzenie przedmiotowego punktu powinno nastąpić poprzez zmianę uchwały określającej statut i strukturę tej jednostki budżetowej, w skład której wchodzi. W związku z powyższym proszę pana przewodniczącego o dokonanie reasumpcji przedmiotowej uchwały, uwzględniając zgłoszone uwagi oraz poinformowanie mnie o podjętych w tej sprawie działaniach. Podpisano Agata Katarzyna Wojtyszek, wojewoda świętokrzyskiego. Panie Pawle, ja tylko odnośnie tego odcinka ulicy Starczynku, tej nowo wyremontowanej, nowej nawierzchni. Z jakich środków to zostało wykonane? Chodzi o chodnik. Przy chodniku. Chodnik, tam w ramach budowy. Ale tam była tylko budowa chodnika, nie. Razem z nawierzchnią. Warunki, które były wydane przez świętokrzyskich zarząd, uwzględnią też. Czyli rozumiem, że przy każdym tym odcinku chodnika będzie też nowa nawierzchnia? Tak, przy tych
takie warunki postawił nam wojewódzki zarząd. Czyli jeżeli zostaną wykonane te trzy takie próby? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Nie, no bo w samej uchwale nie wynikało. To nie jest logiczne. Ostatnio na pani ustawiła, że jest przebudowa i budowa, więc jeżeli jest przebudowa, to wtedy jest biorąc pod uwagę techniczne jakieś zagadnienia, to jest to różne, bo później przy wymianie na przykład nawierzchni, to się wiąże z tym, że trzeba znowu coś... Chodzi się sprawdzać, czy chodnie przekłada, czy studzienki. Tak. Więc dlatego dla mnie to jest logiczne. Nie wiem, ja się tylko opieram na tym, co Państwa mówi, bo jeżeli jest przebudowa, to jest z nawierzchni, jeżeli jest stała budowa, to jest... My, że tak powiem, samą umowę z Świętokrzyskim Zarządem Dróg to nie mamy na odpowiednie budowy chodnika, tak? Tylko mieliśmy wykonanie dokumentacji przy drodze wojewódzkiej, powiedzmy, sprawczą. I w ramach tej dokumentacji objęte było wykonanie chodnika. Świętokrzyski zażyczył sobie przy tym również wymianę na wierzch, na tym odcinku. I to było wtedy? Tak. Dobrze, ja mam nadzieję, że w 2020 roku tak pięknie będzie warto, bo wcześniej się nie doczekam. Może będzie zaskoczona. Jezu, jak ja bym chciała być zaskoczona. Ja też czekam. Panie Miko, może przejdzie projekt, aczkolwiek projektów mamy bardzo dużo, całą paletę możemy sobie wybierać. Dobrze, czy to już... Tak, dziękuję Panie Pawle. Przepraszam, że drugi raz. Dziękuję. Ale jest jedna osoba, to niestety. Kończy się zdolność prawna komisji. My już to 6 osób. Wszystko. No właściwie to byśmy przegłosowali. 3, 4, 5, 6 osób. Gdzie 6? Już poza panią wszystko zrobiliśmy. Nie, ale jeszcze to pismo w tym pytaniu. Odnośnie funduszy, czy pan to myślę, że tu stanowisko powinien zająć pan przewodniczący, ponieważ to pismo jest skierowane stricte do pisma przewodniczącego. Z pomocą tutaj referatu oświaty, ponieważ wiesz, tutaj panie komisji na uchwałę, tak? Paragrafu, który będzie. Miałem zaznaczoną skierowanie pismo na komisję. No to normalnie nas urządził. A słuchajcie, to jest... Zachowajcie go, może wróci na 5 minut. No, kto ma odmarty do Marianne? Marianne przed chwilą wyszła. Nie, no dobrze, 6 jest, no nie będziecie nic przeciw głosować. 6. To jest tylko... Tak, to uchwały przegłosowane, to tak. Ja chciałem tylko poinformować komisję, skorzystając z tego, że pani jest. Wczoraj zgłosiłem taką prośbę do pani, żeby przygotowała taki wykaz tras gimbusowych jednego i drugiego, ponieważ są tam jakieś problemy od rodziców, że dzieciaki za wcześnie stają, mają niejasność jakąś, czy ten podział dowozów jest jednakowy, czy coś tam. Pani Monika obiecała, że... Za 15:07 moje dzieci wychodzą z domu, siadają do gimbusa, wracają na 15 do domu. To znaczy ja mogę tylko powiedzieć... A dzieciaki wsiadają w 6:30. A gdzie w 6:30? Tak, było przedstawione. To taki dzieciak musi wstać gdzieś przed 6:00. Już jest gimbus. O 6:20 wyjeżdża, a jeden i drugi gimbus. To nie jest możliwe na przykład, żeby gimbus, prawda, w Strawczynie jeździł po terenie. Ale my tak nic nie stworzymy. Bardzo proszę zrobić mi taki wykaz. Ja rodzicom wtedy przedstawię i będzie temat jakiś wyjaśniony. Ten wykaz był już poruszany, nie wiem czy to na komisjach. Na pewno do mnie też zwraca się skarbiec, ponieważ ta sama kwestia, że dzieci wcześniej wstają i wracają do rodziców. Ja to jak najbardziej się z rodzicami zgodzę, aczkolwiek no, pewnych praw fizyki nie przeskoczymy. Rodzice mają problem, że to dziecko jest w szkole o godzinie 7, a lekcje się zaczynają o 8. Godzinę siedzi, czeka, a wstaje przed 6. A ja wiem, ale one muszą to stworzyć wszystkim rodzicom. Tak, ale nie wiedzą, na czym to polega. Nie, no to przepraszam, w takim razie. Czyli to będzie wcześniej na przykład do szkoły dołożymy do, powiedzmy sobie, do Oblęgorka 4 autobusy.
prawda? Dzieci na godzinę 8, jak PKS nasz, od nas obsługiwał. Do Strawczyna dowoziło 5, bo było razem z kursowym autobusem. Więc proszę sobie wyobrazić, że te dzieci mogły wtedy przyjechać faktycznie, wsiąść do autobusu o 7:30, o 8 zacząć zajęcia. A jak ma to zrobić jeden autobus ze wszystkich stron? To znaczy się na przykład jeden, powiedzmy sobie, obsługuje Oblęgorek, prawda? Obsługuje Oblęgorek i Chełce, jeden. A ten tutaj drugi obsługuje Strawczyn, Niedźwiedź i Rudę. Czyli obsługuje trzy placówki. Ten, który po Oblęgorku jeździ, to obsługuje ten również Malmorzyn Piaski, tam po części Bugaj. Ale Bugaj, no to dlaczego mają obsługiwać? I tutaj aż gdzie no odzęgło też aż tutaj to podprawia, że podniebie. A musielibyśmy zakupić dwa kolejne autokary, żeby tak, wszyscy byli zadowoleni. Ale ten jedzie do Kuśniak. Tak samo musicie Państwo wiedzieć, że jedzie do Kuśniak ten i jedzie tak samo tam aż Niedźwiedź ze Skalę. Także tutaj ja sprawdziłam, proszę Państwa, sprawdziłam sobie tutaj, jak Pan mówi, sprawdziłam sobie liczbę kilometrów, jakie pokonuje jeden autobus i drugi. To liczba kilometrów to jest tak, jeden autobus powiedzmy sobie ma około dziennie 198 i drugi ma dokładnie, ewentualnie to się zmienia tylko w dniach, ale około 196. One mają dokładnie takie same trasy. Dobrze, no to będę miał co przedstawić rodzicom i... A wiem doskonale, bo jak Państwo wiecie, każdy kierowca ma karty drogowe. No tak, w karcie drogowej musi mi wpisać liczbę przejechanych kilometrów. Godzinę pracy i wszystko. Dokładnie. Więc tutaj wystąpiłam do dyrektorów, bo tak jak Państwo wiecie, że mam obowiązek dowozić dzieci zgodnie z ustawą tam powyżej 3 i ewentualnie powyżej 4 kilometrów. Natomiast praktyka jest u nas, że dowozimy te dzieci, które ewentualnie z ustawą o systemie oświaty nie przysługuje im dowóz. Ja na przykład u nas w Chełcach tylko bodajże jedna rodzina by się kwalifikowała do dowozu, ta, która mieszka tam pod Brynicą. I nikt więcej. Nie wiem, czy Więc tutaj proszę sobie wyobrazić, że jest od 3. A dowozimy te dzieci, prawda? Od 3 do te młodsze. Więc proszę Państwa, no... Proszę powiedzieć, jak będzie jeszcze jeden gimnaz, podejrzewam, też by był jakiś problem. To znaczy się nie rozwiązałoby to, a wydaje mi się, że to byłby problem, dlatego że co byśmy robili? Bo jeżeli ten gimnaz byłby tylko, powiedzmy sobie, na dowozy i na odwozy, to co my byśmy robili, wydając tyle pieniędzy na przykład z tym kierowcą, z opiekunem, bo musimy się, prawda, liczyć z tym, że zatrudniamy kierowcę i zatrudniamy opiekuna dowozów, bo to nie jest tylko jedna osoba. Dobrze, ja myślę, że nie ma co wydawać, że masz wyjazd. Że my jako gmina robimy tak więcej niż sobie pozwoliliśmy robić. Panie Moniko, nie wiem czy to akurat pytanie do Pani, bo teraz są też koszty ponoszone z tytułu przewożenia zawodników sportowców, prawda? Na różne rozgrywki, mecze. I też tutaj gimbus, który by może był kolejny, jakoś by odciążył tutaj, wydaje mi się, troszeczkę budżet zapłaty, bo jakie są środki za to ponoszone z tytułu opłat za wynajmowane właśnie busy z firmy zewnętrznej? Tylko i wyłącznie firmę zewnętrzną obsługuje Lechia, dlatego że Lechia ma, powiedzmy sobie, 3 bodajże tamte drużyny, nie pamiętam dokładnie, więc tutaj oni mają zawartą umowę z Chris Kranse, bo to jest, prawda, zapytanie ofertowe. Koszt taki roczny to jest około 15 tysięcy złotych. A proszę sobie 15 tysięcy przemnożyć na jeden czy drugi etap. To przecież 15 tysięcy złotych, proszę Państwa, to by nam nawet na opiekuna nie starczyło dowozu. Już nie mówię o paliwie, o kierowcy i o drugim samochodzie. Nie ukrywam też, że jeżeli jest możliwość, to z tego gimbusa też korzystają inne kluby sportowe, tak jak Topskin, Promnik, prawda, czy inni. Z tym, że nie powiem, że nie obciążam ich kosztami paliwa.
Bo kluby mają przydzielone środki, Państwo przydzielacie, prawda, finansowe dla, na sport. I te środki finansowe są rozdzielone na kluby. I jeżeli autobus pojedzie, prawda, z tym klubem gdzieś na jakieś zawody, kierowca mi tankuje wtedy paliwo i ja to paliwo, te koszty tego paliwa po prostu pomniejszam i biorę te koszty z klubu sportowego. Także to nie jest ani z moich dowozów, ani powiedzmy sobie tutaj z administracji. Kluby chcą skorzystać z autobusu, no niestety muszą bodajże chociażby uczestniczyć w kosztach zakupu paliwa. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja będę miała do Pani Policji, ale... Jeżeli chodzi... Nie będziemy opiniować tutaj tej kwestii, bo to będzie do poprawy na jedną, ale ta uchwała dotycząca punktu przeszkolnego i przeszkolnego kończynie. No ale to się trzeba po prostu do tego, co było przedstawione. Ile było na poprzedniej komisji? Tak. Komisję wyraziła opinię. Tak. Nie wystarczy? No ale nie wiem, co z tym zrobić. Chciałem dowiedzieć. Czyli co, my powinniśmy wyrazić opinię, tak? To może wypracujemy opinię. No jak już wyłożymy? Komisje łączone uważają, że jeżeli wojewoda nam sugeruje, co powinniśmy zmienić w uchwale, ponieważ nie jest w tym momencie prawomocna, czy też nie mieści się w ramach prawnych, to powinno to zostać zmienione i uchwała powinna być dopasowana do ram prawnych i statut zmieniony. Tak? Bo tak sugeruje Pani Wojewoda. Pani Wojewoda, z tego co wiem, to sugeruje to, że nie powinna być publikowana. Tak, i jeżeli to się nie powiedzmy sobie, tak, to jest, bo jak nie wiem, czy Państwo zauważyli, dzisiejsze moje uchwały, które przedkładam, też nie podlegają publikacji. Mm-hmm. Teraz jest po prostu tak, taka droga jest w uchwale. Natomiast Pani Wojewoda, z tego co sobie przypominam, też jest zmianę statutu, ale placówki oświatowej, takiej jak szkoła w Korczynie. Natomiast ani Państwo, prawda, ani my, jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak żeśmy przedszkole zakładali, to my zatwierdzamy pierwszy statut. Wszystkie kolejne statuty, wy nie macie nic do tego, ani my, prawda, jako organ prowadzący, tylko wszelkie zmiany już w istniejących statutach wprowadza Rada Pedagogiczna. Czyli wydaje mi się, że tutaj no tak nie jest chyba do końca sprecyzowane w tym piśmie, ale uchwałą Rady Pedagogicznej. Gdybyście Państwo zajrzeli jakiekolwiek, powiedzmy sobie, uchwałę, która powołuje szkołę podstawową, to nigdzie w takiej uchwale nie znajdziecie, że w strukturę tej szkoły podstawowej wchodzi oddział przedszkolny, czyli tak zwana klasa zero. Nie. Oddział przedszkolny klasy 0 znowu to jest jak gdyby taki oddział powołany, ale on dokładnie jest w statucie ujęty. Czyli po prostu teraz, moim zdaniem, nie jestem prawnikiem, mam nadzieję, że nasz prawnik się tym po prostu zajmie i to wszystko uszczególni. Moim zdaniem powinno się wprowadzić, ale to nie Państwo, tylko uchwałą Rady Pedagogicznej strukturę, że skład, powiedzmy sobie, strukturę szkoły podstawowej w Korczynie, wprowadzamy punkt przedszkolny. Ale to tak jak mówię, są radcowie prawni, którzy też nam opiniowali, prawda, tam uchwałę. To Rady Radców Prawnych, tutaj odpowiedniego referatu. A na tę chwilę, no to panie będzie jakieś opinii po prostu. Jeszcze jedno pytanie, bo jakiś czas temu, no nie wiem, tak dawno było spotkanie w Ogrodzie z rodzicami w sprawie utworzenia przedszkola nowego czy rozbudowa. Czy te konsultacje społeczne są w trakcie przygotowywania. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone i będzie po prostu zapytanie, co rodzice tutaj, prawda, chcą. Kiedy ewentualnie się tego można spodziewać? Ja myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy chcieli ogłosić, prawda? W formie elektronicznej tam jakoś to, czy papierową? Będziemy chcieli na pewno w formie papierowej. Będą ankiety do pobrania ze strony internetowej. Ankiety będą do pobrania na pewno w urzędzie i osoby będą mogły się po prostu wypowiadać. Czy w wersji elektronicznej nie jestem w stanie powiedzieć. Ale papierowej. Ale, aha.
ducha, żeby po prostu to znam siebie. Żeby na przykład moja opinia wyznała na skrzynkę sekretariatu Urzędu Albo wypełnić i odesłać. No, to znaczy, że między innymi nie ukrywam, że ja będę chciała, żeby to były ankiety, w których osoba się będzie musiała przedstawić. Bo no, tak jak mówię, są niektóre ankiety, są po prostu anonimowe i ludzie sobie robią żarty. No tak, a ja nie chcę, po prostu chcę, żeby ktoś, kto mi składa dokument, który deklaruje cokolwiek, który jest, uważam, wagi takiej konkretnej, to chciałabym, żeby się po prostu przedstawił. Nie zajmować się aż tak kolejnymi osobami, a nie... Tak, to znaczy, że tak, brać nie, dlatego... kogoś, kto się przedstawił, a nie jakoś tam anonimowe. Przecież to nie jest domus, tylko ktoś w tym... Natomiast, no tak jak mówię, no też, żeby to były osoby, prawda, z terenu naszej gminy, nie tam, że ktoś po prostu tak. z innych gmin będzie nam tutaj swoje sugestie. To znaczy się tak, wizja miejsca, no to tam pani dyrektor złożyła jak gdyby propozycję, że ona jest w stanie, to znaczy się, że placówkę można rozbudować tak. poprzez nadbudowę sali gimnastycznej tam i kuchni, z tym, że jak ja widziałam to pismo, to będzie tam dwa oddziały przedszkolne, jeden liczący 20 osób, a drugi liczący 15, to jest 35 osób, prawda? Natomiast no tutaj w wersji, powiedzmy sobie, budowy tego przedszkola, to wydaje mi się, że wtedy byłoby więcej tych miejsc możliwych do uzyskania. No ale no, tak jak mówię, najważniejsze jest to, co mieszkańcy po prostu wyrażą. Z tego co wiem, to mieszkańcy byli na tym spotkaniu właśnie, ale mieli no, opcję budowy prawdopodobnie tego przedszkola, dlatego że no, rzekomo ten budynek, prawda, szkoły nie spełnia takich komunikacyjnych, powiedzmy sobie, kryteriów, że teraz już jest problem z dostarczeniem dziecka, powiedzmy sobie, do szkoły, z zaparkowaniem, z bezpiecznym wyjściem dziecka z samochodu do szkoły, natomiast tutaj jeszcze gdyby zjechali się ci rodzice, bo na pewno się zjadą, nie ma co ukrywać, bo takich przedszkolaków to się zjeżdżają rodzice, no byłby problem. Jak rozmawiali, to plan jest taki, znaczy propozycja, że nadbudować u góry i tam byłoby dla uczniów, a tu cały parter oddać dla... Znaczy tu chodzi o liczbę, pani mówi o liczbie... Proszę? Ale ja myślę, że mogę, ja tylko jedno zdanie. Ponieważ tak, jest pora taka, jaka jest. Będziemy rozmawiać na ten temat bardziej szczegółowo w momencie, kiedy będziemy znać ankiet. I wtedy będziemy się zastanawiać, czy tu, czy tu. Ja oczywiście też zaproponuję, prawda, mam 3 hektary. Dojazd jest idealne miejsce, no, jest można biegać. Jest ankieta brana. Jeżeli będzie wyglądał, to ale jest tutaj brana lokalizacja oblęgorka. Chętnie to rzut beretem. Tak, tylko że trzeba się zastanowić, że budowa nowego. Bardzo prosimy, utrzymanie tego. To znaczy, proszę Państwa, na pewno będzie też problem z tym, czy jest ta działka uzbrojona. Prawda? Bo to też nie może być tak, że na przykład nie wiem jak tam. To będzie to wróżenie sposób. Dobrze, bardzo Rodzice, to już się pytali, jakie wysokie, jakie będzie, jakie ściany. Jakie kolory ścian. Tak. Ręce obrażają. Tak. Bardzo proszę w takim razie. Zamykam dzisiejsze posiedzenie Komisji Połączonych Budżetu Inwestycji Inwestycyjnej oraz Samorządowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.